Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 212. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Cudze chwalicie, swego nie znacie, trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, a to wszystko w imię myśli, że to co zagraniczne i zachodnie jest lepsze. Pewnie nie tylko ja wyrosłam w takim przekonaniu i dopiero w dorosłym życiu odkrywam, jak piękny i atrakcyjny wyjazdowo jest nasz kraj. Zapewne jest wśród nas rzesza fanów podróży po Polsce, wakacji nad Bałtykiem czy spacerów po Bieszczadach, ale nie ulega wątpliwości, że dla wielu z nas to pandemia sprawiła, że otworzyliśmy się na niezagraniczne wakacje. Są miejsca jak Mazury, Zakopane czy Władysławowo, o których słyszał każdy z nas, ale Polska ma do zaoferowania znacznie, ale to znacznie więcej. Czy wiecie, że mamy swoją Toskanię i Prowansję? Że produkujemy wybitne wina, sery i miody, że są miejsca niezatłoczone i wolne od straganów z watą cukrową? Jeśli nie, ten odcinek będzie dla Was równie zaskakujący i inspirujący jak dla mnie, bo przed Wami rozmowa z Kasią Ciejką, fotografką, podróżniczką, blogerką, autorką albumu Sztuka Pobytu, znaną powszechnie jako Travelicious. Zaprosiłam Kasię do siebie po raz drugi, aby opowiedziała nam o tym, jak pięknie zwiedzać nasz kraj. Spotkałyśmy się przy okazji premiery drugiej edycji magazynu Vogue Travel, którego moja gościni jest redaktorką naczelną i w najnowszym numerze pokazuje nam najpiękniejsze polskie miasta. Oprócz opowieści o cudownych krainach i rzemieślniczych produktach dowiemy się, jaki klimat mają nasze miasta i miasteczka oraz z jakimi oczekiwaniami warto się do nich udać. Będzie zmysłowo, filmowo i oczywiście zabawnie, jak to z nami. Zanim przejdziemy do tego odcinka, jeszcze kilka słów ode mnie. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami podcastu i lubicie ten program, będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby ten podcast zrecenzować. Możecie to zrobić na wiele sposobów, w zależności od tego, gdzie podcastu słuchacie. Jeśli jest to Spotify, tam macie możliwość wystawienia podcastowi wybranej liczby gwiazdek. To samo dotyczy iTunesa, czyli aplikacji podcasty na iPhone'ach i tam też jest funkcja wystawienia opinii, czyli napisania kilku słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Macie również możliwość zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie, tam lajkowania, komentowania, ale po pogłębioną dyskusję na tematy okołopodcastowe i nie tylko, zapraszam Was na mojego Instagrama, czyli instagram.com/Karolina Sobańska, gdzie wrzucam bardzo regularnie i również staram się regularnie postować na nowej platformie, czyli na TikToku, gdzie znajdziecie mnie jako Karo Sobańska. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Kasią Ciejką. Kasiu, cześć. Cześć. Po pierwsze, to jest mi super miło gościć Cię po raz drugi. O, mi również. A po drugie, nie mogłabym nie nawiązać do tego, w jakich okolicznościach się spotykamy. Bo to jest przepiękne i to jest może tak minimalnie prywaciarskie na start, ale sam fakt, że mogłaś wpaść tu do Paryża, żeby ze mną porozmawiać, no jest to dla mnie ogromny zaszczyt. O, mi jest również strasznie miło i nagrywamy to z takim pięknym widokiem na dachy paryskie. Tak. Jest cudownie. Jest idealnie i trochę przewrotnie, bo pomimo, że w takiej scenerii międzynarodowej, światowej, to dzisiaj będziemy rozmawiały o Polsce. Super, ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, bo to jest temat, który mnie ciekawi, a przyznam szczerze, że nie wiem o tym za dużo, a Ty no jesteś prawdziwą ekspertką, wiemy, że zajmujesz się podróżami i też jakby w Polsce potrafisz wynajdywać przeróżne perełki. I powiedz mi, bo mam takie przekonanie i taką obserwację z ostatnich, nie wiem, miesięcy, lat, wiadomo, wiele się wydarzyło na świecie i w Polsce. Jasne. W ostatnim czasie. Czy Ty też odnosisz takie wrażenie, że jest trochę taki boom na wyjazdy w Polsce? Że to się stało dużym trendem i jakoś tak się otworzyliśmy na to zwiedzanie naszego kraju? No, w ogóle super pytanie. Mam wrażenie, że, wiesz co, mam wrażenie, że to się dzieje od tak właściwie 5 lat,
jak to się zaczęło, kiedy te miejsca zaczęły w Polsce powstawać, bo to moim zdaniem to tak się zaczęło, że po prostu, bo można by było teoretycznie pomyśleć, że to był trend, który narodził się w pandemii. Tak, to mi wpadło do głowy. No właśnie, ale nie. To tak naprawdę jest tak, że takie super kreatywne miejsca, naprawdę perełki, kreatywne perełki, takie też perełki designu powstają w Polsce, no tak mogłam powiedzieć, myślę, że od 10 lat. I ta miłość do Polski, ta chęć zwiedzania Polski się właśnie idzie razem z tym, tak wśród takiej tej grupy, o której pewnie rozmawiamy, o takiej grupie osób ciekawych, takiego właśnie różnego, takiego podróżowania do takich miejsc i taki już boom, że wiesz, te miejsca są zarezerwowane czasami na 2 lata w przód. Jest jedno takie miejsce w drzewach, takie domki na drzewach. 3 lata w przód. No to jest dla mnie w ogóle nie do zaplanowania. Tydzień przed, proszę Państwa. Proszę Państwa. Więc jakby nie do zaplanowania, no ale podziwiam, że w ogóle takie miejsca są i tak świetnie działają. No i mam wrażenie, że pandemia tylko to wzmocniła. Wzmocniła ten trend. Przepraszam. Ojejku. Pandemia wzmocniła ten trend i te miejsca jeszcze się zrobiły bardziej popularne. Jeszcze więcej osób zaczęło jeździć właśnie do tych wszystkich miejsc. No i tak, no można powiedzieć teraz, że mamy boom chyba na Polskę. A mi się rodzi takie pytanie, czy to jest tak, że możemy podzielić, nie wiem, turystów, mówię tutaj o Polakach, tak? Że możemy podzielić Polaków na takich, którzy zawsze wybierali i będą wybierać i lubią wybierać Polskę, versus ci, którzy uwielbiają zagranicę, czy to się już teraz miesza, że lubimy trochę tego, trochę tego? No tutaj chyba mi się wydaje, że jednak takie osoby, które by wybierały tylko Polskę, to są bardziej tradycyjni podróżnicy. I to są takie osoby, co jednak one pewnie pojadą bardziej do nad Bałtyk i jakieś mają takie swoje miejscówki. A te miejsca, o których ja piszę i o których mówię, to myślę, że to są takie miejsca, które kręcą takie osoby, które lubią generalnie podróżować. Mhm. I to są takie osoby, co pojadą, żeby super miejscówkę odkryć na Bali. Pojadą, wiesz, super miejscówek szukać na jakichś dziwnych wyspach, ale też właśnie tak kręci ich podróżowanie, że czasami po prostu muszą gdzieś pojechać teraz, gdzieś blisko. I oni właśnie tych miejsc niesamowitych szukają też najbliżej siebie, więc to jest chyba takie, te miejsca przyciągają takich eksploratorów, takie osoby, które są po prostu głodne podróżowania. Tak mi się wydaje. Ale to nie jest też przez to, że te miejsca są tak bardzo zabukowane do przodu, że musi się rodzić ich więcej? No mam wrażenie, że ich się rodzi mnóstwo. Mam wrażenie, że one powstają cały czas i to jest właśnie też taki mocny bardzo trend. Ja bym sobie życzyła, żeby te miejsca powstawały bardziej w jakimś kontekście, wiesz? Że na przykład, że nie, że no żeby to nie było tak, że jest jedno miejsce, do którego jedziesz, wiesz, 3 godziny i potem tam nic nie ma, tylko ja bym chciała, żeby te miejsca pączkowały tak niedaleko siebie, żeby całe te wioski się zmieniały, żeby na przykład one może pączkowały wokół bardziej jakichś uzdrowisk, gdzie można gdzieś pójść na spacer, bo dużo tych miejsc w Polsce jest takich i na przykład dla mnie to jest taka właśnie trochę słabość jednak tych miejsc, że one często powstają takich, wiesz, odludziach, nie? Że tam nic nie ma, że na przykład albo w miejscach, gdzie jest no to trochę miejsce na przykład nie pasuje, że no na przykład bardzo biedny region, co jest no takie jednak zasmucające, wiadomo, i potem wiesz, nagle masz jedno takie miejsce ekskluzywne, no i tak wiesz, to wszystko to jest taki dysonans budzi, że ja bym wolała, żeby te miejsca razem jakoś powstawały gdzieś bliżej siebie i żeby można było jechać i trochę tak zwiedzać, coś więcej mieć do zobaczenia niż tylko miejsce. No, czyli trochę chodzi o to, żeby ta turystyka właśnie taka bardziej może skupiona, nie wiem, na agro miejsca, nie skupiała się tylko na pięknym budynku, do którego jedziemy, tylko żeby to też w jakiś sposób nawiązywało do lokalnej kultury. Super, tak by było idealnie. No bo właśnie też miałam takie doświadczenie, oczywiście nie nazywając tutaj konkretnego miejsca, że pojechałam do przepięknego domu, ale okazało się, że wokół nie ma nic, nawet nie było gdzie pójść na spacer, bo on był przy drodze, nie było lasu. Za przeproszeniem, możesz sobie kupić wtedy tylko, jak chcesz coś zjeść, to możesz sobie tylko kupić to w Biedronce, co nie, Biedronka nie jest zła, ale Biedronka jest wszędzie, a tu chodzi o coś takiego bardziej lokalnego. Ale ogólnie jest też sporo miejsc, które są takie, jak ja mówię, że na przykład jak robiłam ten materiał, no ten pierwszy Vogue Travel, robiliśmy taki materiał i tam były te regiony, no to jednak pokazałyśmy, że te regiony są pełne, że na przykład właśnie są takie regiony, które one oferują oprócz noclegu coś więcej. One są zachwycające, tak jak na przykład dla mnie Warmia. No zachwycająca jest, czy Lubelszczyzna. Ja nigdy nie byłam. Niesamowite. No Warmia jest zachwycająca, bo to jest, wiesz co, takie coś, jakby najbardziej kreatywni ludzie, zmęczeni Warszawą, stwierdzili, dobra, no nie tylko Warszawa, żeby tak nie było, potem mieliście takie stereotypy, ale
duże miasta, stwierdzili, dobra, wiesz co, chcę mieszkać na wsi, ale chcę coś zrobić z tym fajnego. I tam się tak po prostu w tym Kawkowie, bo tam jest tak wokół tego Kawkowa to wszystko, jest po prostu tam pootwierali te biznesy. Kreatywną energię włożyli tam. I tam jest tyle kreatywnych biznesów, że ja pamiętam, jak tam pojechałam pierwszy raz, zresztą tam bloga wymyśliłam w ogóle, jak byłam. Tak, byłam właśnie na Warmii i mnie to zachwyciło. Mówię, okej, ale to poczekaj, byłaś jakąś super prekursorką, no bo to musiało być dawno, dawno temu. No bardzo dawno, 9 lat temu w sumie to było. Tak, i w ogóle wtedy nic tak, tego tych miejsc było, wiesz, bardzo mało, ale pamiętam, że one mnie tak zachwyciły, pomyślałam sobie, kurczę, ja tak lubię te miejsca wyszukiwać, zacznę o tym pisać, zresztą to nie o tym, ale no i ta Warmia, wiesz, to już Warmia wtedy taka była, już tam było to lawendowe pole, gdzie robili te oleje z lawendy, zresztą na Warmii jest pełno takich miejsc, na przykład jest to Camp Spa, to spa w lesie takie wspaniałe, gdzie można się w baliach kąpać, tam są takie ścieżki wysypane, no to wszystko jest, wiesz, to wygląda tak, że ja kompletnie nie bałabym się wysłać jakichś zagranicznych, po prostu jakiś taki, miałabym zrobić, miałabym to taki tour po Polsce, żeby tak pokazać taką Polskę z najlepszej strony. To ja bym ich wysłała tam, wiesz, Warmia i potem Lubelszczyzna i naprawdę nie mielibyśmy się czego wstydzić, absolutnie. Ale czy to jest tak, że właśnie te miejsca powstają jakby od zera przez ludzi właśnie z miast, które przyjeżdżają i sobie otwierają takie oazy, czy też są do tego, nie wiem, angażowani tak zwani lokalsi to jest też podkreślanie takiego rzemiosła, które już tam jest od dawna, tylko jest to wydobywane jakby na powierzchnię. Tak, no w Kawkowie absolutnie tak było właśnie, że to jest taka energia zmieszana, to są właśnie mieszkańcy i w takiej połączeniu energetycznym z osobami, które przyjeżdżają. I na przykład Natalka, która stworzyła Camp Spa, no to właśnie ona była z Kawkowa, więc jakby też to jest tak, że te osoby, które tam są, też właśnie zdecydowanie tworzą też te swoje biznesy, więc to jest takie w ogóle niesamowite te miejsce. Ale to jest piękne, bo właśnie mamy osoby, które żyją powiedzmy w taki tradycyjny sposób albo pielęgnują jakieś rzemiosło, cokolwiek i wtedy wchodzi taki bardziej może biznesowy umysł, który potrafi to pięknie przedstawić i nagle ludzie dowiadują się, że istnieją miejsca, które właśnie w połączeniu tych energii miejsko-lokalnych mogą być zupełnie jakby nowym odkryciem dla takiego polskiego, czy nawet zagranicznego turysty. No, absolutnie. W kontekście zwiedzania własnego kraju. No powiedziałaś o polach lawendy, też powiedziałaś tak, jakby to było takie, no wiesz, to miejsce. A jestem pewna, że, no bo ja na przykład o tym nie wiedziałam i to od razu przyszło mi do głowy takie porównanie, że to jest taka, nie wiem, polska Prowansja. Och, tak, no można tak powiedzieć. Znaczy absolutnie w ogóle te regiony można porównać do takich właśnie evergreenów. One oczywiście działają tak na wyobraźnię, ale ja lubię się tak wkręcić i się trochę tak czuć w tych miejscach. No bo jednak to jest fajne, żeby tak karmić zmysły. Tak. Że wiesz, jedziesz i nie tylko, że ojejku, jak, no że jednak do czegoś tak to porównać, bo gdzieś nakarmić to ten wzrok, ten smak i tak dalej. No ja mam właśnie tak z Warmią. No, może bym nazwała to polską Prowansją, nie bójmy się takich porównań. I właśnie no, tam na przykład no, te pola lawendy, właśnie to Camp Spa, jest tam te kwaśne jabłko też, gdzie robią cydry, więc w ogóle to te cydry, wiesz... Pyszne, no, ale też pyszne zakwasy. Jezu, cudownie, ale w ogóle ten... Octy, Boże, nie octy, tak. Octy. Ale ten Marcin, to wiesz, to w ogóle on ma taki światowy polot w ogóle, że on tego nie robi. Przecież mógłby to robić tak, no cydry po prostu, a nie, on to robi po prostu ekstra etykietę, wszystko jest takie piękne. Tam jest też, wiesz, ta rewelacyjna restauracja Niwa, zresztą no, wybitna. Nie byłam, ale słyszałam legendy. Cudowna. Wiesz, no to teraz to Camp Spa obok przenieśli tam, więc jakby teraz jest to Camp Spa zaraz obok, więc to wszystko tak razem. Co jeszcze jest takiego na Warmii fajnego? No, pola lawendy już mówiłam. No, są sery. Jest na przykład taka wspaniała owczarnia Lefebvre. Tutaj jesteśmy we Francji. No już w ogóle chciałam powiedzieć, totalnie Prowansja vibes. I tam to jest w ogóle człowiek, który się mieszkał we Francji i zakochał się w Warmii. Oni się przenieśli całą rodziną, zamieszkali właśnie i robią sery owcze. Tylko, że wiesz, te sery to nie są sery takie, to są sery, wiesz, ja pokazuję tutaj teraz Karolinie. Tak, my tutaj mamy prawdziwą prezentację. To są, wiesz, sery dekorowane kwiatami. Wow. To są takie dzieła sztuki, więc wiesz, komuś się chce tak więcej coś robić. Słuchajcie, do każdego podcastu powinna być prezentacja. Dokładnie. Więc w ogóle to, no i tak samo na przykład etykiety właśnie w tym kwaśnym jabłku są niezwykle piękne. No naprawdę, bardzo się chce tym ludziom na Warmii robić. Są na przykład miody, jest siedlisko Pasieka, to są miody. I też odwiedziłam to miejsce, super, w ogóle są tacy ludzie z pasją, a to tacy ludzie, że tak powiesz, im pszczoła, oni się tak po prostu tak opowiadają pięknie o tym i to są zawsze tacy, wiesz, młodzi ludzie. To jest wszystko takie zachwycające, że czujesz tą energię ich. No i tam jest właśnie, robią te miody, no i te miody, wiesz, są no te pszczoły, oni tak o te ule dbają. Te miody też są jakieś takie zawsze, że wiesz, jedne są z takich kwiatów, drugie z takich. To oni tak nie boją się też szukać jakichś takich nowych, że na przykład jest miód wrzosowy, bo tam wrzosy są. Wiesz, wszystko jest takie, to jest coś więcej, tak? Że no bardzo mi ci ludzie tak jako imponują. Ale też właśnie powiedziałaś, że
lubisz sobie dawać takie porównanie, bo wtedy to pobudza twoje zmysły, bardzo, że taka polska Prowansja to działa na wyobraźnię i tak sobie myślę, że ja jestem pewnie, znaczy na pewno jestem w tej grupie osób, która od dziecka zawsze chciała jechać gdzieś za granicę, że mi się wydawało, że to będzie takie lepsze. I mówię to jakby z pełną świadomością, że to oczywiście jest krzywdzące dla wielu pięknych regionów, ale dlatego na początku też cię zapytałam właśnie, czy to możemy podzielić sobie na ludzi, co jeżdżą po Polsce i co jeżdżą za granicę, bo często tak bywało, tak, że zawsze nad polskie morze, a inni jadą gdzieś tam, nie wiem, do Chorwacji, załóżmy, tak mówię sobie o moich takich latach dzieciństwa. I dla mnie, jako dla osoby, która też właśnie jest w tym myśleniu, że za granicą jest lepiej, tak, bo to jest nam też wbijane i my w Polsce musimy się trochę nauczyć tej takiej dumy z naszych rzeczy, tak, to dla mnie właśnie te porównania są bardzo korzystne i atrakcyjne, bo wtedy myślisz sobie, to w takim razie tu mogę dostać równie fajny poziom i jakość, co za granicą. Nie umniejszając Polsce, ale kurczę, niestety właśnie wydaje mi się, że mamy takie gorsze pojęcie na temat tego, że u nas na pewno nie będzie tak właśnie z polotem i tak pięknie, a nawet patrząc na te twoje zdjęcia, no to wow, perełki. No powiem ci, że wydaje mi się, że można, można poczuć dumę tak zwiedzając, że ja na przykład też lubię odczarowywać tak Polskę, lubię pokazywać, że właśnie to nie musi być po takiej najmniejszej linii oporu. To może, naprawdę da się w Polsce zwiedzać ekscytująco, da się zwiedzać tak, że jesteś taka nasycona też tym designem, tym pięknem i na przykład ja najbardziej lubię jednak tą Lubelszczyznę. Mnie Lubelszczyzna bardzo ekscytuje, tu pokazuję właśnie też i o tej Lubelszczyźnie może powiem, bo to jest dla mnie taka polska Toskania. O, tak, w ogóle wiesz, tam są takie pofałdowane wzgórza, wiesz, to słońce zachodzi, tak, to jest takie wszystko malownicze. Dość dziewicze są te tereny, więc piękne. Jak tam jedziesz autem, to jest bardzo przyjemnie, no bo wiesz, to jest 1,5 godziny z Warszawy, więc jakby nie umęczysz się. Tak. No i tak, masz Kazimierz, który jest taki, no w ogóle tam jest nadzór architektoniczny, więc to miasto jest bardzo spójne, jest takie bardzo piękne całe, więc jakby masz to, tak? Czemu tak nie jest w całym kraju, dlaczego? Że jest jakiś nadzór? Bardzo proszę. Nadzór. Tak. Potem masz od Kazimierza na zasadzie kilometr, zaczynają się winnice, bo tam są w ogóle piękne tereny dla winnic, więc są tacy ludzie, którzy założyli winnice. Jest taki właśnie taki człowiek, nazywa się Kamil Barczętewicz, on ma tam winnicę, która jest totalnie experience'em, jakbyś była w Australii. Wow. On się w ogóle te wina uczył robić w Chile i we Francji bodajże i tam jest tak. Przyjeżdżasz, on cię wsadza do takiego wielkiego auta, po prostu takiego jakiegoś Land Rovera czy coś, wywozi na te w ogóle winnice, są widoki, wiesz, na taką zakręcającą po prostu wstęgę Wisły, masz po prostu, on robi w ogóle Pinot Noir, nie, że jakieś tam hybrydowe wina, które są, wiesz, w Polsce tylko i potem to jest takie, o, tylko on robi najlepsze i najbardziej wymagające wino świata, Pinot Noir, w ogóle, wiesz, opowiada o tym, możesz tego dotknąć, możesz to po prostu zobaczyć, a potem jest taka degustacja wina razem z serami, które są sparowane, tak, i to jest taka piękna sala, wiesz, takie drewno, w ogóle wszystko jest takie wow, no to robi takie wrażenie, naprawdę ja jak byłyśmy właśnie zwiedzałam ten tą Lubelszczyznę też pod tego Woga, jak to robiłyśmy, to ja miałam takie coś, że no dobra, to jest świat, nie? To jest naprawdę takie coś, że tu nie da się tego, bo tu nie dałoby się tego zrobić lepiej, że to jest tak wspaniale zrobione. Masz na przykład taki dom Wygnanowice, właśnie w Lubelszczyźnie i to jest taki dom założony przez no takiego naprawdę świetnego architekta i on ten dom wybudował dla siebie, ale potem to było takie zainteresowanie, że oni ten dom oddali też, żeby on na razie jakby można się nim dzielić. To jest taki mega minimalistyczny dom w stylu japońskim. Tam nie masz w ogóle żadnych zbędnych przestrzeni. Wszystko się chowa jakby, wiesz, ściany, wszystko się chowa, masz tylko drewno i kamień, masz tam salę do jogi, ale taką, wiesz, salę do jogi, jakby saunę, wszystko jest takie, ojejku, przepiękne i masz wielkie okna, żeby się po prostu, zasada jest taka, żeby się ta natura wlewała do wnętrz, a co najlepsze tam jest to, że schodzisz na dół, a tam są bijące źródła krystalicznie czystej wody i widać jak biją, masz takie pęcherzyki wychodzące, pomost i możesz tą wodę pić, a możesz wejść i się wykąpać w źródłach krystalicznie czystej wody. Jakby z domu. Z domu, w Polsce. Wow. No w ogóle, naprawdę, i to jest o ten dom, no po prostu, no naprawdę Lubelszczyzna jest zachwycająca i albo te domy na drzewach, no po prostu wiszą nad wielkim wąwozem, wiesz, jest wąwóz, gdzie masz po prostu drzewa, horyzont drzew, po prostu wąwóz taki malowniczy, wyrzeźbiony przez wodę i czuć, wiesz, tą energię też takiej ziemi, nie? Tak. I tam masz wiszące, podwieszone na drzewach domki,
że śpisz w domku na drzewie, nie takim, wiesz, jak teraz jest taka moda, ale to jest dalej takie na fundamentach, nie, to jest takie wiszące, wisi na po prostu, no niezwykła jest ta Lubelszczyzna, niezwykła. Plus ja na przykład też się jaram takim rzeczami na Lubelszczyźnie typu na Łęczów, że masz po prostu uzdrowisko i masz pijalnię wód, wiesz, i tam masz wodę Miłość, jakąś wodę Jan, to jest też dla mnie fajne w Polsce, że szkoda, że nie ciśniemy też tego troszeczkę. No ale dobra, no ale dalej to się wszystko dalej pięknie łączy, więc no, tak. Ale czy to jest tak, że każdy może sobie zarezerwować taki experience właśnie w winnicy, że to jest dostępne tak, dla absolutnie, ludzi? Tak, absolutnie. To jest dostępne, to jest wszystko do... Absolutnie, tak. Tak, tak. To jest totalnie dla każdego. Czy się okaże, że już są listy oczekujące tak, na dwa lata? No. Wiesz co, ja też jak robię takie materiały, to staram się wybierać takie rzeczy, żeby to były atrakcje jednak takie dostępne dla każdego. Żeby to nie był taki experience, który trzeba sobie gdzieś specjalnie po prostu przenieść, wiesz, jakby góry, żeby to załatwić, tylko to, żeby to były rzeczywiście rzeczy, które da się jakoś zarezerwować, zrobić, wiesz, i też na przykład zrobić w ramach weekendu, tak? Więc... No właśnie, bo tutaj się rodzi takie pytanie. Czy to nie jest trochę tak, że wraz z tym trendem ta fajnie zwiedzana Polska robi się takim doświadczeniem bardzo luksusowym? Czy to jest drogie? Tak. Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że to zależy. To zależy. Znaczy na pewno wydaje mi się, że generalnie ceny w Polsce w wakacje to jest przesada, tak. Bo uważam, że za po prostu tydzień nad polskim morzem można spokojnie pojechać na wakacje all inclusive, w czym nie ma niczego złego. No i wręcz Polska jest droższa niż all inclusive w Turcji. Sprawdzałyśmy, więc jakby mówimy z doświadczenia i masz przynajmniej pewną pogodę, nie? Więc jakby wiesz, no rzeczywiście jest to ten, no ja trochę też, ja jestem orędowniczką ogólnie podróżowania po Polsce poza sezonem. Wiesz, ja nie namawiam, żeby taką Lubelszczyznę zwiedzać w wakacje. Wiesz, ja wiem, bo ja często mam potem taki zarzut, że no, dzieci mają wakacje, no, ja rozumiem, tylko też chodzi o to, że no, trzeba też rozsądnie do tego podchodzić, więc jakby ja jestem generalnie za na przykład zwiedzaniem Kazimierza Lubelszczyzny, wiesz, wczesną wrzesień, październik, tak? Podhale, no nie w zimie, tylko właśnie może w wakacje, że odwrócić trochę tę oczywistości, że może Kaszuby właśnie nie w lipcu, ale właśnie może w maju i tak dalej. I wiesz, i wtedy to są rozsądne, to można czyli to zrobić. Większa dostępność, tak. A dwa, że ceny poza sezonem są po prostu niższe. Wydaje mi się, że więc tak. To jest taki kompromis. Tak, tak. No, wiesz, też trochę nie będę teraz odpowiadać za ceny, bo to się strasznie zmienia. To jest tak, że niektóre miejsca ja odwiedzałam i one na przykład kosztowały ileś tam przed pandemią, potem te ceny totalnie na przykład wzrosły, albo i to trudno jest wyważyć, ale no na pewno taki weekend na Warmii i nawet ostatnio moja przyjaciółka planowała na podstawie tych miejsc, o których ja mówię, na Warmii wieczór panieński, to może bardzo fajny taki panieński zrobić, już wyjazd z wiankami na tych lawendzie, potem w tym camp spa, więc potem picie cydru, wiesz, super. Więc, no i to bardzo fajnie wychodzi. To nie są jakieś niemożliwe do pokonania, do przeskoczenia pieniądze, więc jakby to nie jest luksusowe. Luksusowym jest na pewno to, że tych miejsc, wiesz, jest ograniczona ilość. I luksusem może być to, że po prostu to jest trudno zarezerwować. No, więc to może być na pewno formą luksusowości tych miejsc. To jeszcze poopowiadaj o jakichś innych krainach, bo mamy Lubelszczyznę, mamy Warmię. Co jeszcze jest ciekawego w Polsce? No fajne bardzo, dużo jest ciekawych rzeczy. Ja wiesz co, no bardzo, bardzo mi się podobają Kaszuby, bo Kaszuby to jest takie miejsce takie bardzo jeszcze dzikie. Kaszuby są takie, że no to tam jeszcze nie dotarła ta, mam wrażenie, ten właśnie design, te kreatywne biznesy. To jest w ogóle, zapraszam w ogóle do tworzenia tam takich miejsc, bo uważam, że natura jest odkrywania ich po prostu, wydobywania. Wydobywania, ale też żeby właśnie, jeżeli na przykład, bo bardzo często mnie pytają w ogóle tacy twórcy, co chcieliby mieć jakieś takie miejsca, swoje wiesz, agro jakieś tak, albo tworzyć te biznesy, to gdzie jeszcze, gdzie jest potencjał? To właśnie uważam, że na Kaszubach, bo tereny są piękne, jest bardzo czyste jeziora, one też są te jeziora takie inne tam, bo tam są takie jeziora, które tak podpływają bardzo blisko brzegu. Jakaś taka jest konstrukcja tych jezior, że no ślicznie to wygląda. Jakieś promenady i tak dalej i no dziewicze, piękne tereny i uważam, że ogromny potencjał do właśnie tworzenia tych biznesów. No i na Kaszubach dużo miejsc rzeczywiście nas zachwyciło, bo tam są też takie dzikie plaże, tylko że wiesz, no dzikie plaże po sezonie, wiadomo, że... Dzikie plaże, dopóki wszyscy się nie zorientują, że są dzikie plaże. Nawet, wiesz co, nawet tak było. Była taka plaża Perełka, plaża Stilo i ona właśnie jest no niezwykle piękna i właśnie taka dzika i ona długo była taka, że ludzie sobie, wiesz, opowiadali legendy, że, bo tam trzeba było iść przez las 2 kilometry i nie było innej opcji. No ale oczywiście w pandemii puszczono tam busy, więc jakby już przez ten las, to jest, wiesz, rezerwat. No,
Nie wiem, jak to działa dokładnie, no ale wiem, że teraz tam busy jeżdżą przez ten park. No szkoda, bo to się takimi wydmami szło, wiesz, miałaś taką satysfakcję, jak tak ta plaża była, nagle się ukazywała oczom. Naprawdę, no 2 kilometry kawałek, nie? Więc jakby, no to było bardzo fajne. Ale wiesz, no mi się wydaje, że tak jest niestety ze wszystkim. Nawet teraz, jak byłam na Sri Lance, to moja przyjaciółka odnalazła plażę, która się nazywała Secret Beach. Ojej, no. Jak się okazało, jest tam bardzo słabo trzymany sekret. Pełno śmieci, no to jest akurat dosyć przykra historia, ale z każdą rzeczą, która jest dopiero co odkryta, ludzie się powoli zaczynają, wiesz, zajawiać tym. Tak. Niestety my to bardzo łatwo eksploatujemy i wtedy trzeba odkrywać nowe miejsca, tak, i tak to działa, tak. I to jest, tak to wygląda, i myślę, że nie ma co też się jakoś specjalnie, wiesz, smucić, tylko szukać dalej. No, tak. Tak działa turystyka. Absolutnie. No to mi się na przykład na Kaszubach bardzo podobało takie miejsce, nazywało się Dwór Role, i to jest takie miejsce prowadzone przez panią Joannę, pasjonatkę. W ogóle kobieta niesamowita, wiesz, niesamowita. Ona to kupiła, remontowała to jakieś lata. Ona to opowiada, że jest 10 lat. W ogóle tam wszystkie meble to są autentycznie, wiesz, renowacja. To jest takie bardzo wysokie sufity, taka wielka przestrzeń, wiesz. Na przykład wielka sala, taka pusta, wysoka i w ogóle i tylko stół. Na przykład tam są takie, wiesz, rozwiązania. Okay. Pięknie. Na przykład serwis jakiś taki kawowy, czy coś, wszystko jest takie po prostu dopracowane, jakieś takie, no cudowne, cudowna, w ogóle cudowna osoba, oni tam gotują, jakaś taka winniczka i w ogóle, no i to miejsce jest naprawdę piękne i naprawdę takie, że tam ludzie podobno wracają, wiesz, że zapisują się, przyjeżdżają, już bukują następny pobyt. Bardzo mi się też podobało, byliśmy w takim miejscu z ceramiką, ceramika Nekiel, i to jest taka rodzinna ceramika na Kaszubach, gdzie to jest też z pokolenia na pokolenie robiona ceramika i oni, wiesz, nam tam też zrobili taki, można było, to w ogóle dla każdego jest dostępne, żeby to można sobie przyjść, zwiedzić i to jest tak samo, wiesz, można zobaczyć i tam dalej tą ceramikę malują gęsimi piórami, bo tak, no, wiesz, i to są ich rodzinne wzory, z pokolenia na pokolenie, no wiesz, jakby, no cudne są takie rzeczy, cudne są takie tradycje, fajne jest to takie kultywowanie, fajne jest w ogóle odkrywanie czegoś takiego i przede wszystkim poznawanie tych ludzi, bo oni tak pięknie o tym mówią, wiesz? To jest naprawdę fajne bardzo. Bo wydaje mi się, że w ogóle ta magia agroturystyki i tego, że ludzie się do tego przekonują, to jest mocno o gospodarzu. Tak, że bardzo. Ta osoba jest jakby taką duszą tego miejsca. Tak. W ogóle bardzo często w takich miejscach też właśnie jest tak, że na przykład jest jeden wspólny stół. Tam nie ma, wiesz, stolików, tak, i jemy o sam sobie. Tylko tam jest o takim poznawaniu ludzi. Tam jest w ogóle o takim celebrowaniu, o takim ucztowaniu. Bardzo w swoim stylu. Że wiesz, że po prostu na przykład gospodarz mówisz, wiesz, gotuje kolację z kilku dań, siedzisz kilka godzin przy tych stołach. No wiesz, to jest takie wszystko bardzo, a jeszcze to jest takie fajne, bo te miejsca przyciągają bardzo ciekawych ludzi. Takich, którzy się najczęściej dogadują bardzo dobrze i gdzieś się spotykają, bo kreatywnych i takich, wiesz, i jakby te kolacje potem się zamieniają w na przykład przyjaźnie, tak, albo w jakieś biznesy. Super dyskusje też. Tak, wiesz, cudownie. I to naprawdę są fajne miejsca. Ja cię postawię trochę, jak to się mówi, że cię wywołam do tablicy, bo pomyślałam sobie na przykład, czy ty kojarzysz takie miejsce, które... Na przykład takie miejsce nad polskim morzem, które jest takim naszym lazurowym wybrzeżem, takim naszym Saint-Tropez. Czy coś ci przychodzi do głowy jako taka właśnie taka perełka bałtycka, że, ale elegancka? Ale taka sekretna? No taka może, nie musi być sekretna. No to wydaje mi się, znaczy ja bardzo lubię Sopot, no bo uważam, że Sopot, na przykład architektura Sopotu jest przepiękna. Tak. Przepiękna. Uważam też, że w Sopocie... No, trzyma poziom. Trzyma, no i naprawdę są pyszne miejsca. Na przykład jest ta las... kawiarnia Las. O, uwielbiam. No ja też. Najpyszniejszy placik. Jest pyszna. Albo na przykład, wiesz, no piękna plaża, no w ogóle fajnie. Jest ten Grand Hotel, naprawdę to jest wszystko takie, no, jak z Wes Andersona, to jest wszystko takie, uważam, że Sopot jest taką perełką. No i uważam, że perełką w Polsce jest Hel. Uważam, że Hel ma naprawdę ogromny potencjał. Mam nadzieję, że to się tylko, można by tam było pocisnąć trochę tylko z noclegami, bo uważam, że, wiesz, jakby brakuje tam tego. Tak. No ale Hel jest na pewno taką perełką i to jest cudowne miejsce. No i przede wszystkim, no piękna natura, no bo to jest taki fenomen tego, że wiesz, z jednej strony morze, z drugiej strony to ta zatoka, wiesz, ten wiatr tak, no Hel jest niezwykły, ma jakąś taką swoją energię inną i tak, uważam, że to na pewno tak. Co jeszcze? No zachodniopomorskie też jest bardzo fajne, takie mniej popularne i takie też bardzo odwiedzane i popularne wśród Niemców, więc tak, to też takie jest jakoś tam
ekscytujące. Ja tam jeździłam na wakacje przez pierwsze lata swojego życia. Międzyzdroje. Międzyzdroje? Tak, no właśnie. I tak, przez 7 lat pod rząd jeździliśmy. No. O, no właśnie. No widzisz, no to tak. Tak mi się wydaje. Chociaż czasy świetności miało, myślę, Międzyzdroje kiedyś. Teraz już tam nie jest tak, jak pamiętam, jak byłam malutka i w hotelu Amber. Obchodziłam swoje trzecie, nie pamiętam tego, ale obchodziłam tam swoje trzecie urodziny i właśnie poszłam z rodzicami na torcik kajmakowy. Mam takie zdjęcie do tej pory, o jak Jezu, sobie go wcinam, więc bardzo słodkie. Urocze. No tak, no bardzo. No właśnie tak. No, chociaż ja powiem Ci, że jakbym miała rzeczywiście polecić, bo tak, polskie morze i takie perełki morskie to jednak po sezonie. To tak naprawdę po sezonie. W ogóle Bałtyk jest super po sezonie. Bo inaczej Tetris na plaży. Ojej, no. No właśnie, ale w sezonie to ja bym jednak zachęcała do odkrywania bardziej Warmii i Mazur, bo tam, no wiesz, no to jak dobrze się postarasz, ładnie zakręcisz, gdzieś tam podpytasz właścicieli i wiesz gdzie, to masz plaże, naprawdę plaże są tylko dla ciebie, więc to jest bardzo ekscytujące. No właśnie powiedziałaś, podpytasz gdzie, to jest, myślę, zagwozdka bardzo wielu osób, że interesuje nas ten styl podróżowania, mega pięknie to wygląda, kusząco, ale po pierwsze większość miejsc jest często pozajmowanych, chcemy odkryć coś nowego, no ale jak odkrywać, jakby wiesz, gdzie szukać informacji, okay, gdzie super. Się inspirować, jak w ogóle super. Zaplanować sobie taki wyjazd, no bo chcesz mieć polską Toskanię, a jedziesz przed siebie i tu... No to ja bym zrobiła tak, no to tak, po pierwsze to jest kilka sposobów, no to po pierwsze to uważam, że ogólnie miejsc, które piszą o tych wszystkich miejscach klimatycznych jest sporo, więc ja wtedy bym wybrała te swoje ulubione i po prostu je zafollowowała na jakichś Instagramach, Facebookach. Już konkretne jakby kwatery, konkretne miejsca, tak, na zasadzie kwaśne jabłko, nie wiem, tam wiesz, to co po prostu najbardziej się podoba, mówię tak cały czas to kwaśne jabłko, a jakby dużo jest takich miejsc, ale jakby, no teraz to jest ten przykład, ale followujesz je i wiesz, naprawdę tam się cały czas zwalniają jakieś miejsca, wiesz, i oni o tym piszą i wtedy szybko wskakujesz sobie i już na przykład, i to jest super w ogóle sposób na znalezienie tych miejsc, które są teoretycznie takie super niedostępne, pobukowane lata w przód, więc na przykład tak, można. I ja jednak wszystkie prawie miejsca, które znam i jak odkrywałam na początku, jak jeszcze nikt o tym nie pisał, naprawdę nikt o tym nie mówił, to ja po prostu siadałam z tymi właścicielami i ich pytałam, wiesz, co ty, Marcin, polecasz? Jakby, i on mi na przykład powiedział, lody z Łukty, które na przykład to są lody, które tam są, mają prawdziwą recepturę dalej od 50. roku, taką samą. To są pyszne są te lody, w ogóle pyszne. Albo na przykład Natalka z Camp Spa i jej, twoje ulubione miejsca. I potem tak samo, no, na przykład jechałam, w ogóle super hubem na wyszukiwanie tych super lokalnych, takich najwspanialszych miejsc są rzeczywiście właściciele tych kreatywnych hoteli, tak? Pensjonatów, bo oni tym żyją, oni wiesz, oni powiedzą, gdzie najlepszy serek, gdzie najlepszy park, gdzie najpiękniejsze jezioro, gdzie, no super, więc ja bym tak to robiła, podpytywałabym ich. No wiesz, teraz tych serwisów jest też mnóstwo, można właśnie być w miarę na bieżąco z tymi wszystkimi serwisami, które piszą o tych miejscach. Ale też po prostu jeździć po Polsce, podpytywać i potem po prostu sobie bukować. Bo wiesz też, na przykład też Dolny Śląsk jest niesamowity, tam też jest taka super energia i na przykład tam Polna, Zdrój i tak dalej, no to te osoby zazwyczaj, nie dość, że one wiedzą, co się teraz buduje, co się robi, co się dzieje, więc oni nawet na rok w przód wiedzą, wiesz, jakie fajne miejsca powstają, no to te osoby też zazwyczaj mają też takie fajne rozeznanie, to gdzie jest naprawdę smacznie, gdzie jedzą też miejscowi. Na Dolnym Śląsku są w ogóle fajne, bo tam są takie też organizowane, wiesz, coroczne, jakieś takie sezonowe, na przykład targi, staroci, albo jakichś lokalnych, pysznych produktów. To też fajnie wiedzieć, wiesz, i no super, super. Dolny Śląsk mi się w ogóle kojarzy jako taka destynacja premium, że tam jest zabudowa, jest taka bardzo, taka bogatsza, elegancka. Jest elegancka. Te uzdrowiska. No. Bardzo lubię ten klimat. Wyobrażam sobie właśnie tak, że jedziesz powozem, nie że to jedziesz samochodem. I wokół, na koniu. Tak, i wszędzie wokół są właśnie drzewa, które tak, tak. Te, jak to się nazywa, korony drzew tak się pochylają ku sobie, jedziesz taką aleją. Ja sobie tak wyobrażam to. Tak. Polanica Tak, ale wiesz, tam tak jest. W ogóle tak, na przykład Świerardów Zdrój, tam to jest dalej taka zabudowa, jakby tam jest ta miejscowość Międzygrodzie, jest tam taka miejscowość na Dolnym Śląsku, która cała ma zabudowę jak szwajcarskie miejscowości. Autentycznie została taka cała drewniana zabudowa tego miasteczka. No piękne. No w ogóle gdzie szukać? O, no to właśnie, no to może w tym Vogue Travel, bo jakby... Właśnie, napisałam coś świetnego. Dokładnie, napisałam świetną rzecz. Nie, naprawdę, słuchajcie, to jest tak fajnie zrobione, bo na przykład to jest tak, że ten pierwszy numer, czy teraz ten drugi o miastach, to one są rzeczywiście kompletnymi przewodnikami, takimi właśnie tak, jak ja to widzę. I to spojrzenie moje jest takie, no oczywiście bardzo mojsze, tak. Moje, ale ono jest takie, że no, to jest to, co ja teraz opowiadam, więc można na przykład też tak, nie, sobie to planować. Można też, no ale wracając jeszcze do Dolnego Śląska, to o Dolnym Śląsku
No on tam się czas zatrzymał, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I tam też jest bardzo dużo fajnych miejsc. A czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, że po prostu wsiadasz w auto, jedziesz na Lubelszczyznę i zajeżdżasz do tych miejsc, typu do, nie wiem, miejsca z syrami, czy z winami, czy z octami, że da się to zrobić tak na spontanie, czy jednak ważny jest ten prep, że zadzwoń, zarezerwuj, bo tak po prostu się, błądząc po drogach, jednak może się okazać, że po prostu nie ma dla nas miejsca. Powiem ci tak, że my jak z moim mężem właśnie na przykład w armii odkrywaliśmy 10 lat temu, to tak robiliśmy na rowerze, nie? Że na przykład właśnie, no, Fyszek, fajnie, jeździliśmy rowerami i po prostu ja mówię, dobra, zajeżdżamy, super, zajeżdżamy. O, wtedy oni się cieszyli jeszcze. Ale teraz to już jest tak popularna rzecz, a to są zazwyczaj ich prywatne domy, prawda? Na przykład ta owczarnia, czy coś, to są prywatne domy tych ludzi. Jednak no, trzeba się liczyć z tym, że komuś wjeżdżamy na chatę po prostu, więc wypada zadzwonić. Oni zazwyczaj proszą tak, żeby jednak dzwonić, ale to właśnie dalej może być spontaniczne, bo można to zrobić w miarę z dnia na dzień, na zasadzie, że wiesz, no dzisiaj zadzwonimy, że jutro będziemy. To też jest już okej. Okay. Natomiast z noclegami no na pewno nie. Tak. To na pewno trzeba rezerwować wcześniej. Mhm. Ale też trochę spontaniczność, ale wiesz co, tam spontaniczność mi się wydaje, żeby się udała. Bo to jest trochę tak, że tych miejsc powstaje ciągle masa. Ciągle ktoś tworzy coś fajnego, nowego, oni ci o nich powiedzą i oni powiedzą, o, pani Marysia tam ma nowy biznes. My tak na przykład, jak byliśmy na Kaszubach, to ktoś nam powiedział, że jest taka pani, która ma w ogóle na terenach super ekologicznie czystych jakieś tam Natura 2000, ma zioła i to jest w ogóle kaszubska czarownica. I ona tam robi mieszanki ziół, które w ogóle mają, wiesz, zdrowotne właściwości. No tak jak generalnie fitoterapia, no jak się na tym znano. To rewelacja. No i wiesz, i robi to na Kaszubach i tam do tej pani pojechałyśmy tak, że zadzwoniłyśmy chyba o 8 rano, że będziemy zaraz. No i wiesz, to wiadomo, żeby każdy tak robił, to pewnie nie, ale generalnie spontaniczność jest też jakaś tam, tak. Ale powiedziałaś o rowerach, czy trzeba mieć na takie wyjazdy, też no oczywiście jest ogromna generalizacja, takie wyjazdy, tak mówimy o całej Polsce i różnych krainach geograficznych, ale czy najwygodniej będzie samochodem, czy jest też opcja, że na przykład wsiąść w pociąg, wysiąść w jakimś miasteczku i właśnie, nie wiem, wziąć rowery od gospodarza i zwiedzić w ten sposób, czy jednak ta mobilność jest tutaj ważna? Nie, to właśnie to jako minus wskaże, wydaje mi się, że trzeba samochodem to robić, że wydaje mi się, żeby to było nie do zrobienia. Właśnie nawet ja bym chciała czasami więcej po Polsce sama jeździć, wiesz, tak eksplorować właśnie bardziej pociągiem, no to jednak jest ograniczające. Miasta polskie? Tak, super. Ja właśnie teraz po Polsce jeździłam, wiesz, po miastach i tylko Intercity, no, pociągami, bardzo sprawnie. Naprawdę, uważam, że w polskich miastach nie trzeba. Nie trzeba jechać autem, absolutnie pociąg i nogi. Natomiast no, te krainy to zdecydowanie, bo tam jest zawsze taka odległość, albo jakiś taki dziwny dojazd, albo gdzieś, wiesz, trzeba no jednak... No są to od ludzi często. No są to od ludzi. No więc jakby tak, zdecydowanie, ale nawet wiesz, potem do sklepu nie podjedziesz. No absolutnie. Jesteś uziemiony, bo właśnie, że idziesz do takiego miejsca, wokół którego nic nie ma, to wtedy tylko w jedną stronę i siedzisz. Tak. Ale nie o to nam chodzi. Nie o to. Nie, absolutnie. Autem, tak. No. Ale powiedziałaś o miastach i super, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Jestem ogólnie miastowa. Nie znam za bardzo polskich miast, sama jestem z Łodzi, no mieszkałam też w Warszawie, to jest jedyna moja wiedza, ale te miasta są też może trochę takie niedocenione i też miasto miastu nierówne, są miasta i miasteczka, więc może zacznijmy od tych małych miast, bo nie wiem, wydaje mi się, że małe miasteczka mają ogromny potencjał, a są mało popularne. Chociaż może to jest jakieś moje zupełnie, nie wiesz, bezpodstawne uprzedzenie, jak to jest moje miasteczko. Mamy takie perełki, mamy takie, wiesz, jak sobie myślisz, nie wiem, w Bawarii masz jakiś tam Bamberg. O, właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy idąc o tych jarmarkach bożonarodzeniowych, to właśnie w Bambergu, to jest taka malutka mieścina, gdzie oni tam słyną właśnie z jakichś takich śmiesznych. Ale wymyśliłaś, pytanie mnie zabiłaś, no. Ale nie, teraz tak mózg mi. Mnie o Bawarii. Ale właśnie... Czy wiem, właśnie w Polsce chodzi, małe miasteczka też mają ten potencjał, czy warto je odwiedzać? Bardzo. Uważam, że bardzo. Uważam, no jest kilka takich, wiesz, Sandomierz, no to akurat moje. To jest przecież najbardziej niebezpieczne miasto w Polsce, moja jak? Droga. A, no bo... Mateusz, no przecież tyle przestępstw, kochana. No właśnie. Więc na pewno Sandomierz, wiesz, na pewno Kazimierz Dolny, ale właśnie tak, no dużo małych tak właśnie ma potencjał. Właśnie te wszystkie też uzdrowiskowe, typu Świeradów, Karpacz, wiesz, na Łęczu właśnie. Myślę, że w ogóle, aby tymi uzdrowiskami iść, no to bardzo.
Więc myślę, że te małe miasteczka mają potencjał. Na pewno i potem idziemy dalej, nie? Potem te średnie miasta również są różne fajne, wiesz, na przykład Rzeszów czy Bydgoszcz, na przykład, wiesz, Toruń, one mają Szczecin, one mają też bardzo dużo do zaoferowania, aczkolwiek no moim zdaniem tu już trzeba się tak, no wiesz, jakby... Przygotować. Natomiast ja bym chciała powiedzieć coś, co ciebie na pewno tutaj teraz pobudzi, czyli duże miasta polskie, te największe, one są ekscytujące kulinarnie, uważam. Uważam, że to jest właśnie takie fajne, że na przykład regiony nie są aż tak ekscytujące kulinarne, że Podhale bardzo, ja lubię akurat, ale wiesz, jakby tutaj jest ciężej z kuchnią, natomiast miasta polskie uważam, że kulinarnie są naprawdę wow. I ja teraz, wiesz, eksplorowałam te miasta polskie i naprawdę, no można się, no można się naprawdę tak nasycić wspaniale też takimi nowymi smakami i uważam, że kulinarnie Polska super. No to jakie jest twoje ulubione smakowo miasto, najsmaczniejsze miasto w Polsce? Najsmaczniejsze miasto w Polsce, nie używajmy dużych słów. Nie mówię, to możesz trzy. No powiem ci, że chyba Poznań. Chyba w Poznaniu było bardzo, bardzo smacznie i bardzo smacznie było w Gdyni. Bardzo smacznie było w Gdyni, bo w Gdyni było tak różnorodnie, na zasadzie, że wiesz, bardzo pyszny ten neon, to taka kuchnia azjatycka, kreatywna, a i w ogóle super mi się podoba w Polsce to, że jest mnóstwo wegetariańskich i wegańskich opcji. Że to nie ma tak, że wejdziesz i tylko mięso, naprawdę była chyba jedna taka restauracja w Krakowie, charakter, że po prostu jest totalnie mięsna, a tak to no wręcz mogłabym powiedzieć, że karty polskich knajp opierają się o warzywa. Cudowne. Że wiesz, i jaka to, ile to wymaga też takiego pomysłowości, no bo łatwiej umami smak uzyskać z mięsa, ryby i tak dalej, a jednak z warzyw, umami i tak zrobić coś takiego naprawdę fajnego, no to już trzeba się wykazać polotem i wydaje mi się, że no naprawdę, no ta Gdynia super, ten neon pyszny, ten biały królik, to taka fine diningowa, wybity. Nie byłam tam, ale słyszałam. Ojejku, ale wiesz co, naprawdę tam takie cuda, na przykład jakaś taka pieczeń z buraka, albo na przykład był na słodko podane jakieś takie patę grzybowe, świetne, albo na przykład takie była zupa nic z malinami, ale te maliny miały pełno struktur. Wiesz, bardzo te dania ekscytujące. Wow, a mnie zaskoczyłaś. Prawda? Ten. Naprawdę, nie? Ale no ja na przykład sernik, jest taka knajpa Tłok, to jest kawiarnia. Chciałam powiedzieć, Tłok to jest moja ukochana. O tam Jezu, tamten pyszne sernik. Pyszne kanapki mają w ogóle. Pyszne. No i kawka chleb prima sort. I w ogóle chleb w Polsce jest pyszny. W ogóle piekarnie, no my jesteśmy też follow the gluten. Tak. Ale gluten, w ogóle piekarnie w Polsce. O Jezu, zrobiłam się głodna. Musimy zaraz iść zjeść. Ja też, Kasia, to nie potrwa długo. Naprawdę, no piekarnie w Polsce, no na przykład, to jest piekarnia w Polsce, nazywa się, jak ona się nazywa? W Krakowie. Zaczyn. Jest. Ja wiedziałam, co chciałam powiedzieć. Karo, to była 7 rano, nie? A tam kolejka ludzi. Tak, ale to też jest ciekawe, bo ci przerwę jako ekspertka w tym odcinku. Proszę. To jest piekarnia całkowicie wegańska i oni o tym nie mówią. Nie mówią. I to jest fajne, bo po prostu ludzie tam przychodzą po pyszne wypieki i niezależnie jakie, jak z jaką etykietą i co tam dokładnie dali, po prostu jest zawsze satysfakcja i to jest najwyższa jakość. Ja ogólnie oczywiście słynę z tego, że testuję piekarnię chałkami, więc ja pierwsze co to chałeczka, więc ja chałeczka i to była taka chałeczka, ona wiesz, jeszcze ciepła, ta kruszonka taka, naprawdę ona smakowała jak maślana, a nie była maślana, no pyszna, jeszcze taka świetna obsługa, widać, że taka pasja, no naprawdę, no kulinarnie Polska super, super. Ale też pokazuje, że my tęsknimy za tymi lokalnymi piekarenkami. Nie wiem, jak ja byłam mała, to nie było tak super dawno temu. To zawsze była na rogu piekarni, gdzie był dobry chleb. To się nagle tak super zmieniło, tak jak zresztą rozmawiałam z Moniką Walecką, że po prostu nam tego brakuje i dlatego powstaje coraz więcej tych rzemieślniczych miejsc, bo my chcemy mieć ten smak, ten prawdziwy, pyszny chleb. My tęsknimy za my na przykład, wiesz, bo to jest właśnie fajne, że idziesz na taką warmię i ty na przykład, jak oni ci polecą kozie sery, albo na przykład, wiesz, twarożki, to one potem to jest ten smak, który my pamiętamy z dzieciństwa i te rzeczy są takie, że potem to się staje dla ciebie ten punkt odniesienia, wiesz, no ale to naprawdę są takie, albo jajka jakieś takie, wiesz, prosto od, i no naprawdę te rzeczy są, to jest autentycznie pyszny smak, chociaż mnie ekscytuje bardzo kulinarnie, jeżeli chodzi o regiony, to Podhale. Tak, bo właśnie wspomniałaś o tym przed chwilą i chciałam cię właśnie... Oczywiście, bo o jedzeniu to będziemy rozmawiać. No wiesz co, bo ja bardzo lubię takie wędzone smaki. Uważam, że w ogóle kuchnia... no i też wiesz, że ja jestem wegetarianką, więc jakby no też takich smaków szukam i naprawdę można pysznie wegetariańsko zjeść na Podhalu. Jest takie miejsce, nazywa się Leśniczówka i autentycznie płakałam. No przepyszne. Co ci tam zaserwowali? Słuchaj, no już ci opowiem. No więc tak.
To jest takie miejsce, że w ogóle ekscytujące jest cały experience tego miejsca. Więc to jest miejsce, które się znajduje zaraz przy tej kolejce na Kasprowy, więc tam zostawia się auto w ogóle, wiesz, na rogatkach Zakopanego i musisz 2 kilometry podejść do miejscowości. Tam akurat nie, bo to park narodowy. Idziesz parkiem narodowym wzdłuż takiego strumyka i dochodzisz do... Boże. Pięknie. Od razu człowiek zgłodnieje po tym spacerku i siada w knajpie. I tam dochodzisz i jest taka właśnie miejscowość. No takie tam jest kilka jakby knajpek, kilka takich miejsc i właśnie ta kolejka na Kasprowy. I jest ta leśniczówka. I to jest w ogóle stara leśniczówka wyremontowana przez takiego człowieka, który też ma taką knajpę, zresztą też również bardzo pyszną, zakopiańska, w Zakopanem. I on i zrobił tą leśniczówkę. No i wiesz, i tam tak siedzisz, masz taki widok, ja tutaj jako referencję podam. Tak, żeby nas bardziej rozmarzyć. Ojejku, tak, bardzo. Wiesz, to jest o tu, zobacz. I masz taki widok. Tak, i wiesz, i tam w ogóle no jedzenie jest przepyszne, bo to jest teraz... Jakieś pyzy to są? To są pyzy, ale wiesz, to wszystko jest wegetariańskie. To jest soczewicą pewnie jakąś, tak, ale... Jezus, wygląda tak pięknie. O Jezu, słuchajcie. To są chyba na słodko ze śliwkami. Takie knedle. Knedle, ale w ogóle oni tam właśnie tak robią, że masz tradycyjne jedzenie, na przykład tam są placzki ziemniaczane, ale chyba robione, o ile dobrze pamiętam, bo wiesz, te miejsca mi się też tak, ale... Tak, tam były takie placki ziemniaczane, które były z kapustą kiszoną, więc one były takie, wiesz, trochę, no wiesz, takie... Uwielbiam. Słodko-słone, tak jak lubimy. Ojejku, do tego jakaś, wiesz, jakiś taki lokalny serek, to wszystko z jakąś cebulką, wiesz też, na przykład, że... No, naprawdę te smaki są super, bo oni łączą tradycyjne smaki zakopiańskie z jakimś takim twistem. Tylko ten twist nie jest taki, nie niesie ich jakąś pianą, wiesz, jak to w takich miejscach. Tak. Tylko tam właśnie jest taki delikatny ten twist, że na zasadzie na przykład coś jest takie złamane czymś, no i te smaki są no obłędne, składniki najwyższej jakości, bo to jest wszystko, wiesz, stamtąd. No, na przykład ta leśniczówka, super. Tak samo ziemówka. No w ogóle kuchnia na Podhalu dla mnie absolutnie zachwycająca. Ale właśnie ja byłam w szoku, bo byłam ostatnio 2 razy w górach, tylko tutaj teraz włączy mi się, raz byłam w Bieszczadach, a za drugim razem już nie pamiętam, co to była za okolica. Natomiast w małych, przydrożnych takich właśnie karczmach, knajpach naprawdę było tyle opcji wegetariańskich, nawet wegańskich. Właśnie, że pierogi, klasyczne polskie dania, więc też ja bardzo lubię polskie smaki, ale właśnie tu farsz z soczewicy, tutaj jakiś grzybkowy i one też były pełnowartościowe, albo bo kasza. Tam były te strączki, tak? Właśnie strączki. Tak, kasza, jakieś gołąbki z kaszą gruczanie i myślisz sobie, wow, jakby to też, wydaje mi się, że to jest też taki większy case, że widzą, że jest zapotrzebowanie, że przyjeżdżają ludzie i pytają o te wegetariańskie rzeczy i to też pięknie pokazuje otwartość tych ludzi, że oni są gotowi jakoś bardziej elastycznie podejść do swojego menu i już nasz typowy klient nie przychodzi tylko na kawałek mięsa, ale po coś właśnie roślinnego. I też, nie wiem, ostatnio czytałam taką książkę właśnie o tradycyjnej kuchni polskiej. My mamy przecież mnóstwo wegetariańskich dań i wystarczyło wydobyć te przepisy. I to jest i tanie, i proste, i smaczne, i odżywcze, więc jakby wszyscy zyskują. Ale wiesz co, też ja mam wrażenie, że kuchnia wegetariańska i ta interpretacja kuchni polskiej w wydaniu wegetariańskiej, wegańskim jest ekscytująca, bo wiesz co, bo te smaki są... inne, że okazuje się, nie wiem, tak jak na przykład w Bibendzie, czy gdzieś, że wiesz, nagle z marchewki ty wyciskasz takie rzeczy, że ta marchewka smakuje tak, że po prostu się zastanawiasz, jejku, z marchewki takie rzeczy, czy brukselka, czy coś, że jakby to wymaga też takiego naprawdę polotu, żeby zrobić te dania takie, no bo no i mi się wydaje, że z powodzeniem, że to się udaje. I też mi się wydaje, że kiedyś było tak, że kuchnia wegetariańska, wegańska to była fanaberia, wiesz, to w karcie było takie, że każdy tak, ojejku, ktoś wymyśla, a teraz to jest norma, te czasy, prawda? Dostałam suchą sałatę i na to pokrojone tofu. Takie, albo moje ulubione ziemniaki i sałata, nie? Ale to przez lata tak zamawiałam. Ja tak samo. Dodatki. Pieczone ziemniaczki, smażona kapusta, o ile nie była z boczkiem. No. I bukiet surówek. Tak, ja to samo. Obiad. A teraz to jest po prostu... taka masa możliwości, naprawdę, i to jest fajne, to jest piękne, no. A czy Podhale jest dla ciebie takim jakby ulubionym, takim go-to miejscem właśnie górskim w Polsce? Czy dałoby się, tutaj kolejne moje osobne porównanie, tam ci powiedziałam o Saint-Tropez polskim, to teraz pomyślałam na przykład, że takie polskie St. Moritz, albo takie Aspen, czy mamy coś takiego, czy już za bardzo mnie fantazja poniosła? Karol, no nie wiem, tutaj już myślę, że musimy zwolnić. Nie, wiesz co, akurat, znaczy, no tak, no na pewno Zakopane, tak, tylko na Zakopane jednak, kurczę, no
No to jest jednak moim zdaniem trochę już niepowodzenie turystyki tak. polskiej, bo ja bardzo kocham. Uważam, że w ogóle ten tradycyjny styl zakopiański jest przeniesamowity. Tak. Jest cudowny i w ogóle te lata 20, to wiesz, że ja mam crush na lata 20 ogólnie. I w ogóle to wszystko wtedy powstawało, te drewniane domy, w ogóle to można dalej tymi śladami... Tak, ja właśnie tak. z Mają, naszą wspólną koleżanką, zwiedzałyśmy właśnie śladami stylu zakopiańskiego. Przepiękne domy, galerie sztuki, przecież to też jest zagłębie artystów, było przynajmniej. Tak. Ale właśnie trzeba niestety się bardziej postarać, bo ta tylko, masówka niestety ale wygrała. Wiesz, ale dalej no musisz przejść przez te krupówki kawałek, no i to jest jednak coś takiego. To jest po prostu no smutne, Grubówka. No niefajne to jest. I tak. I wiesz, i właśnie nie ma takiej miejscowości, trochę mi takiej brakuje. Ja trochę też, bo ja jestem z okolicy tam, gdzie są Bieszczady, więc Bieszczady uważam, są fajne, ale to też jest bardziej dziwicze, to jest piękna tak. natura. Ale też mają roślinne opcje w schroniskach. Dokładnie, tak. I tam Mega. Jest cisna, no nie, super. Albo no w ogóle w Cisnej. O, ten placek z jagodami. Tak. O, jest przepyszny. W ogóle my oczywiście, no i zaczniemy teraz o jedzeniu, ale właśnie ten placek, no, bo kuchnia polska dobrze zrobiona, to jest naprawdę, to są takie pyszne smaki. Więc Bieszczady to natura. Ja wiesz co, no jest jeszcze niby Wisła i tam taka Wisła i Szczyrk, no to ja na przykład nie lubię, bo tam jest na przykład, ja tam bardzo czuję, tam jest bardzo, bardzo smog. I to czuć, ten smog tam. I ja nie lubię tych miejscowości. Tam też kulinarnie mi się jakoś nie trafiłam jakoś dobrze. Chociaż no w Szczyrku też są bardzo piękne miejsca i w Wiśle też, ładne hotele i tak dalej, ale no przecież ja tam nie przepadam. No może tu się spotkam z jakimś tym, no ale no nie. Wiem, że no można Dolny Śląsk właśnie. To są piękne góry, że właśnie Karpacz, tak. Ale nie znam. Na tamtych okolicach się nie znam, tu się bez bicia przyznam. Ja też wiesz, ja jestem wodna, nie? Więc ja pięknie mogę o morzu długo, o falach, o tym jak się tam zburzały i jeziora, o tyle góry, ja kocham, lubię ten klimat, ale no tak aż nie eksplorowałam, więc... Jeszcze na chwilę... I St. Moritz nie ma w Polsce. O, dziękuję za odpowiedź, czekałam ci 7 minut na to. W każdym razie, jeszcze wracając do krain, to taka okolica, która myślę, cieszy się dużą popularnością, o której nie powiedziałaś, więc cię zapytam. Podlasie. Jak to jest z tym Podlasiem? No, ja uwielbiam Podlasie. Okay. Na pewno Podlasie będzie, zrobię Podlasie. Ja na przykład też dlatego... Czyli to jeszcze przed nami. Będzie, tak. Ja dlatego w Podlasia nie było w pierwszym wogu tym travel, dlatego że ja chciałam trochę pokazać znane bardzo regiony, typu Podhale, wiesz, Warmia, takie wziąć evergreeny i na przykład właśnie Kaszuby. A nie chciałam, bo dla mnie też Podlasie jest evergreenem, więc chcę go jako potem w następnej części odsłonię jako ten region, który będzie taki właśnie... No ten bardziej taki znany, no to Podlasie super, wiesz. A porównałabyś do czegoś, bo Podlasie to Polska... Nie. I Podlasie to Podlasie. Podlasie to jest Podlasie. Nie no, Podlasie jest super, bo Podlasie to są te malowane domy, wiesz, takie drewniane malowane tak. domy. Tam jest tak bardzo, też masz takie te krystaliczne, to wszystko jest krystaliczne jeziora, to wszystko też jest takie tam piękne. Natura, no te żubry i tak dalej, no i kuchnia. Oni kuchnią, oni właśnie taką kuchnią, ziemniaczkiem tak. I stoją. Taką kluchą z pyzą i serem. Jak to się nazywa? Te kartacze. Kartacze, no pyszne to jest. No pyszne. No. Prze. Dobra, ważna kwestia, to są miasta, o których trochę pogadałyśmy, ale ja wierzę w to, że my potrzebujemy trochę takiej świeżości w zwiedzaniu polskich miast. Zgadzam się. Bo na przykład, ja bardzo lubię Warszawę, w której spędziłam sporo czasu w swoim życiu. Natomiast na przykład, tutaj wiem, że mieszkałaś w Krakowie, więc to jest może drażliwy temat, ale ja nigdy nie byłam fanką Krakowa. I mam wrażenie, że skoro ja też szłam w pewną pułapkę i też to nawet widzę tutaj, jak chodziłem po Paryżu, że jeżeli zwiedzasz Kraków, spędzając cały czas na Starówce i chodząc w kółko tymi samymi miejscami, to trochę tam brakuje głębi. Na przykład mi, że ja mam wrażenie, że jestem trochę w takiej pocztówce, trochę się niby zatrzymał czas, mega turystycznie i to prawdopodobnie można odnieść analogicznie do wielu miast, że przyjeżdżasz, tak samo, no jestem z Łodzi, wspaniałej. No i ja idziesz akurat na to, jestem fanką tak, Łodzi. No, samych mam fanów wokół Łodzi. Prawda, wokół siebie mam samych fanów Łodzi, co chciałam powiedzieć. I właśnie to też, no idziesz na Piotrkowską, myślisz sobie, no co więcej, tak? Bo nie wiesz, możesz wypychać się na Tymienickiego, czy zobaczyć taką fabrykę i tu, i tu, i tu. Więc moje pytanie brzmi, jak odkryć te miasta na nowo, żeby nie myśleć, co dobra, pojechałam do Gdańska. Gdańsk jest przepiękny, w ogóle Gdańsk jest moim ulubionym Gdańsk miastem. Gdańsk jest super. Oprócz Totalnie. Warszawy to jest moje ulubione, bo uważam, że on wygląda jak Amsterdam, w którym nie byłam. Ale właśnie, że wiesz, jedziesz na Stare Miasto, przejdziesz się, myślisz, że to o już. Ale przecież te miasta mają wiele więcej do zaoferowania, więc jak je odkrywać i zwiedzać? No dobra, no to ja staram się na przykład znaleźć zawsze jakiś taki głębszy sens i myśl przewodnią każdego miasta. I na przykład teraz... O Boże, jak super. Prawda? I na przykład tak, ja mam taki pomysł, opowiem już to
to teraz znajdziecie w tym nowym Vogue Travel, tym o miastach, to każde to miasto ma sens, ale ja tak każdemu staram się ogólnie wyjazdowi nadać. Bo to jest, podaj nam. No, opowiem. No to na przykład Gdynia jest o modernizmie dla mnie. I to niby się wydaje banał, ale z drugiej strony jak sobie pomyślisz, że to będzie twój motyw przewodni zwiedzania, to się staje coś, o czymś więcej, bo najpierw można poczytać o tej historii. Dlaczego w ogóle? Kiedy to się stało? Jak to było? Bo to w ogóle było tak, że Gdyni nie było, ona zaczęła się budować, a że zaczęła się budować w latach międzywojnia, no to po prostu to był ten styl. Tak. Dlatego on tam dominuje. W ogóle Gdynia też ma niesamowitą historię emigracji. Wiesz, to był taki port, oni byli tacy otwarci na świat. To było jedno z najbardziej tolerancyjnych miast, no w ogóle w tej części świata, więc w ogóle też niesamowicie piękne. My tak zwiedzasz i masz ten motyw przewodni i wiesz, że idziesz zobaczyć ten budynek, ten. Właśnie budynki, te szyldy, budynki, te murale, tam jest dokładnie. Dużo takich. Wiesz, patrzysz w górę przede wszystkim, bo ja mam taką zasadę, że w Polsce nie patrzymy na wysokości oczu, patrzymy od pierwszego piętra i wtedy gwarantuję wam, że będzie pięknie i naprawdę to będzie o nie wiem ile procent się podnosi jakość zwiedzania, bo wiesz, jak omijasz te szyldy, tania odzież, tak. Naprawdę to się zaczyna robić magia się dziać, więc i to by był mój motyw przewodni zwiedzania Gdyni i tak też jest w tej mojej odsłonie, którą ja interpretuję w ogóle, no to właśnie to jest ten, to jest właśnie modernizm na przykład w Gdyni, jednocześnie dobierasz sobie dwie, trzy fajne, wiesz, pyszne miejsca, że masz gwarancję, że będziesz miała, karmiła zmysły tym modernizmem, jednocześnie jakieś muzea, też nie ignorujmy polskich muzeów, bo uważam, że muzea, te szczególnie te nowe w Polsce, są totalnie oszałamiające. One często nie są o sztuce, one często są o historii. Interaktywnej, tak, ale one są naprawdę świetne. Przez właśnie to Muzeum Emigracji, no, rewelacyjne. Jednocześnie masz dwie, trzy fajne knajpy i to już jest, ta podróż się zaczyna robić taka bardziej ekscytująca. Mhm. Kraków ja osobiście oczywiście zwiedzałabym Holokaustem, no bo naprawdę to jest żywa historia. Tak. Wiesz, ludzie, wiesz, no jakby poświęcają czasami cały to jest wycieczka ich życia na przykład dla ludzi z Izraela, żeby jechać tam i na Kazimierzu odkrywać. I ja bym w ogóle Kraków tak proponowała zwiedzać, że właśnie w ogóle tylko dla poświęcić Kazimierzowi się. Można spać w tym hotelu Warschauer. To jest taki nowy, wspaniały hotel, który w ogóle ma perełki polskiego designu. Naprawdę jest przepiękny ten hotel. I potem, wiesz, odwiedzić sobie jedną synagogę, drugą synagogę, pójść do Muzeum Schindlera, pójść do Mozaku, które jest no, wybitnym muzeum sztuki nowoczesnej. Naprawdę świetne jest to muzeum. I bardzo też polecam w tych na przykład muzeach polskich nie bać się też trochę brać opcji z przewodnikiem. Tak. Bo same wiemy, że jak ktoś nam opowie, no, jak Maja. Maja nas oprowadzi, to tak, od razu pamiętamy, co się dzieje ze średniowiecznymi rzeźbami. Tak, że jak ktoś opowie o tej sztuce, to ona się robi taka bardziej jakaś. I na przykład w Krakowie też jest fajnie kulinarnie, więc na przykład wybrać sobie kilka miejsc, ale takich poza właśnie szlakami, że właśnie sobie pójść do żonglerki, która jest, wiesz, przy jubilacie. Gdzieś schowane. Są pyszne drinki w ogóle też jakieś rzeczy. Pyszna jest. Ta ona bibendowa jest taka, wiesz. Więc ta żonglerka. Pójść sobie na przykład gdzieś na Dębniki właśnie. To ta piekarnia Zaczyn i tam obok jest jeszcze ta Królowa Przedmieścia. Pyszna kawka bardzo by smakowała. To super miejsce takie. I wiesz, bardziej sobie tak poszukać i właśnie zrobić sobie taki plan. Oczywiście to wymaga szukania, no ale też są takie dostępne gotowe przewodniki, no na przykład te moje i tak dalej, więc jakby to można, jest z czego korzystać i nadać tak tym podróży jakiś taki sens. No na przykład Łódź, to ja bym sztuką zwiedzała. Uważam, że sztuka w Łodzi jest po prostu bardzo odważna i bardzo jakaś. Włókiennicza. Poczytać trochę o tych fabrykantach, poczytać trochę o tym, że Łódź z rolniczej miejscowości, która była o niczym praktycznie do czasów Prosperity. W ogóle Łódź to jest miasto, gdzie to było jedno z najbardziej tolerancyjnych miast. Tak. W ogóle, miasto czterech kultur. Absolutnie. Żydowska, niemiecka, rosyjska. I to one żyły w takiej harmonii. Przecież w ogóle w tamtych czasach Żydzi, na przykład w Niemczech czy w Szwajcarii, mieli tak bardzo dużo ograniczeń. Na przykład ciągle były nakładane jakieś... Dlatego oni też bardzo emigrowali wtedy do Stanów. Natomiast w Łodzi oni jak... No świetnie się im żyło. Przecież to oni tworzyli to miasto. I też wiesz, nie zamykać się tak, że żyć jakimiś takimi schematami, tylko bardziej się już otworzyć, że tak na nowo spojrzeć. No, bo jakby to nie jest też tak... No ja uważam, że no mnie na przykład... Powiem szczerze, no nie, mnie te miasta aż tak nie oczarowują, jak na przykład, wiesz, Paryż, Amsterdam. Ja jakbym miała wybrać, to ja jednak wolę Kopenhagę i tak dalej, ale ja chcę też te miasta poznać i dlatego ja po prostu, jak już tam jadę, to staram się po prostu dać z siebie wszystko i rzeczywiście tak fajnie to, wiesz, odkrywać, nie? Ja muszę powiedzieć trzy słowa o Łodzi, bo jako łodzianka to bardzo. Jednak teraz umiem trochę z dystansu można to spojrzeć, że jednak właśnie patrząc na Łódź pod kątem i tych właśnie miasta czterech kultur, pamiętam, robiłam taki projekt chyba w gimnazjum, więc to też właśnie był bardzo ważny temat. W kontekście właśnie fabrykantów, przepięknych fabryk, które są teraz poodnawiane i częściowo przerobione na czy lofty, czy właśnie różne takie kompleksy restauracyjne, czy nawet takie biznesowe, to jest też super rzecz. Właśnie włókiennicza Łódź, no to trzeci aspekt, czyli
moda i ten cały, jak jest, Boże, brakuje mi, dziedzictwo, tak. To właśnie. I jeszcze Łódź od strony łodzi filmowej. Och, tak, bardzo. I tu się łączy wiele wątków. Myślę, że gdyby był większy na to na pewno kapitał, żeby to uatrakcyjnić i tak właśnie wydobyć i zaprezentować, to jest to na pewno bardzo ciekawy kontekst, nawet dla mnie, czy dla ciebie właśnie pod kątem naszych zainteresowań. Bardzo. Że kurczę, jakby tam by można było to tak bardziej sexy pokazać. Mamy Puro i mamy Pałac Poznańskiego, no, ale gdyby wszystko zostało tak zrobione, to jest naprawdę bardzo, bardzo uważam ważne i takie niedocenione miasto, choć ono rzeczywiście może jeszcze swoją świetność ma przed sobą. No też mi się tak wydaje. No nie, no serio, ale... A jeszcze powiedz mi o Poznaniu, o Wrocławiu. Powiesz coś fajnego? Oczywiście, jakie są dla ciebie takie motywy przewodnie tam? Jak sobie? Bo bardzo mi się podoba ta koncepcja. No to cieszę się bardzo. Wiesz co, no Poznań, mam koncepcję na Poznań takie, że to jest miasto do życia, bo to jest w ogóle miasto, które, jak ja zapytałam na Instagramie, dlaczego kochacie ludzie z Poznania? Dlaczego kochacie Poznań? Ja w życiu nie miałam takiego responsu. Ja miałam tyle odpowiedzi, ja to czytałam, chyba tam było tyle wyświetleń, po prostu totalnie miłośnicy Poznania oszaleli. I wiesz co? Wszędzie się pojawiały te same odpowiedzi, że to jest miasto do życia, że to jest po prostu... Miło się żyje. No, że to jest, wiesz, że to jest w ogóle takie miasto z takim polotem zagranicznym, że są bardzo tolerancyjni ludzie, że na przykład tam jest tak, że wystarczająco małe, żeby wszystko załatwić, ale wystarczająco dużo, żeby wszystko było, że wiesz, oplecione ścieżkami rowerowymi, że takie po prostu, gdzie ciągle spadasz na znajomych, gdzie w ogóle to miasto jest takie o przyjaciołach, wiesz, tak. Jakby... No i to mi się bardzo spodobało i faktycznie to miasto takie jest. Tam jest tak, że ciągle jak wchodzisz, to się czujesz, jakbyś wchodziła do znajomych, ale nie tak, że na chatę im niechcący, nieproszona, tylko tak fajnie. No i to Poznań mi się spodobało, Poznań też bardzo fajnie kulinarnie. Tak, bo tam się dużo, mimo że to miasto jest stosunkowo małe, tak. To tam się cały czas coś nowego, świeżego pojawia. No mnie tam zachwyciło to miejsce Hapa to Mame, to jest takie miejsce założone przez Japończyka, którym są serwowane nietypowe desery japońskie, ale Karo, nietypowe i nietypowe. Na przykład takie gluciaste, jakieś kulki z fasoli, że w ogóle... Te mochi jakieś. Nie, właśnie to mochi to się okazało, i też to wiem to stamtąd, że mochi to jest w ogóle amerykańskie słowo, a naprawdę te desery się nazywały na to jakieś inne słowa, doriyaki, też nie będę tutaj teraz, ale wiesz, właśnie o to też chodzi, że zobacz, że to nie są komercyjne miejsca, to są takie bardzo, bardzo autentyczne miejsca, że w ogóle oszalałabyś tam, bo tam była najlepsza matcha, jaką piłam w życiu, bo on ją sprowadza z Japonii, sami robią, jakoś fermentują mleko sojowe, to tak smakuje, to wygląda... Ja wiem, ja piłam coś takiego w LA i to była właśnie... taka pasta z fermentowanej soli. I to jest niesamowicie dobry, pyszny ten smak, bo on jest taki trochę wytrawny. I umami takie bardzo. Tak, oni w ogóle, no super, wiesz, i takie miejsca, że ktoś, i w ogóle to miejsce jest w ogóle też fajne, bo to jest bardzo duży lokal, w którym jest praktycznie cały lokal zajęty takim podestem drewnianym, żeby ludzie siedzieli przy takich stolikach, tak jak my teraz po turecku, przy takim stołach. Bardzo minimalistyczne, uspokajające. On to sam wszystko robi, wiesz, i na przykład masz takie miejsca i akurat w Poznaniu. No, super. Wiesz, naprawdę da się w Polsce odkryć. A Wrocław, co myślisz? Wrocław, akurat jeżeli chodzi o to, co teraz robiłam, te przewodniki, to odkrywała Gosia Minta, więc ja nie do końca Wrocław, wiesz, tak znam. Ja jak byłam we Wrocławiu, to Wrocław jest na pewno takim szukaniu takich odkrytych perełek, no na pewno o tych mostach, o takiej wodzie. Tak. No i Wrocław jest też takim bardzo uniwersyteckim, młodym miastem, więc a tam jest taka młoda energia. I to jest też bardzo fajne tam, że to miasto jest takie, że wiesz, ono jest dostępne też dla takich ludzi, no właśnie młodszych, czyli takich szukających, ekscytujących jakichś rzeczy, że wiesz, można sobie gdzieś siąść na jakieś, na piwo gdzieś ze znajomymi, że wiesz, o takich zewnętrznych imprezach, o takich też rzeczach. Ale mi się kojarzy też tak bardzo światowo w takim znaczeniu rozwoju, technologii, polotu, projektów, wybudują się jakieś nowe kompleksy. Tutaj jakaś firma otwiera swoją firmę. Bardzo. Tam się dużo dzieje. Tak, bo jest blisko, bo wiesz, no Wrocław jest w ogóle tak położony, że masz blisko wszędzie. Masz blisko do Pragi, blisko do Berlina, blisko na... Nie, tak to jest położona tylko Łódź. Ach, o przepraszam. Bo z Łodzi masz wszędzie tak samo blisko, bo jest na środku. I dlatego jest najlepsza. I zawsze jak jeździłam, taka prywata, jak jeździłam z rodzicami, nie wiem, nad morze, to myśleliśmy sobie, pomyślcie sobie, ci jadą z Krakowa, to ile to godzin? Albo jechaliśmy na południe i było tak, ci z Gdańska jadą 4 godziny więcej, czy wtedy by z autostrad. A wy wszędzie porówno. A mieliśmy równo. Równa Łódź. Jeszcze nie było autostrad, to się jechało, to były czasy, wyprawa. Ojejku, no nad morze. Nad morze 9 godzin, świetnie. No, więc ja powiem ci też, Wrocław nie będę umierać, bo ja też nie znam tak Wrocławia obecnie, żeby tutaj jakoś go nie wiadomo jak. Ja mogę powiedzieć dużo ciepłych słów o Rzeszowie na przykład. O, bo to są twoje moje klimaty. Moje miasto. Nigdy nie urodziłam się tam, więc w ogóle nie mieszkałam potem jakoś długo, ale Rzeszów, no Rzeszów jest też
fajne i w ogóle mi się podoba to, że tym ludziom w mniejszych miastach się chce, wiesz, tam na przykład jest mnóstwo dobrej kawy, na przykład. Tak, jest kilka miejsc z dobrą kawą, więc to jest też bardzo fajne. Że wiesz, na przykład w takich małych miastach polskich też powstają takie perełki, takie miejsca, w których jakby jest coś i się dzieje, więc jakby bardzo fajnie. Te miasta też bardzo często mają dużo dotacji z Unii Europejskiej, więc one mają bardzo ładnie odnowione rynki, są takie poukładane, czyste i zrobione, więc wiesz, to też jest fajne. No, no. Jeszcze mi przyszedł do głowy Zamość. Zamość? To jest takie miejsce reprezentacyjne, czy to też już trochę przeżytek? Wiesz co? Nie. Wiesz co? Zamość jest bardzo piękny, bo on ma taki właśnie super kolorowy rynek. Mm-hmm. To są takie super kolorowe kamienice. W ogóle dziękuję, że mówisz o miastach, które znam, bo jakbyśmy teraz jeszcze, na przykład ze Szczecinem, Szczecina nie znam, także no Zamość tak. No wiesz co? Właśnie tak, no tylko to jest wszystko kwestia podejścia. Zamość, myślę, i takie miejsca to są bardziej tradycyjne jakby. To jest tak, takie tak, bardziej taki klasyk. Tradycyjne podróżowanie. I też wiesz co? Nie wiem, czy Zamość ma tyle do zaoferowania, żeby na przykład tam zostać na dłużej, chociaż to jest tam Roztocze, w ogóle też piękne tereny. No. I to w ogóle też są super miejsca do takiego rozwijania też jakichś tych super... Mam nadzieję, że w ogóle kiedyś to wszystkie te regiony tak się rozwiną, że tam będą... Bo natura, ten, wiesz, ten potencjał taki miejsc, który wynika z natury, czyli że nic nie trzeba robić, to już co jest, no to w Polsce ma ogromny. Tak. Umówmy się, ogromny. I tak wielka różnorodność. I to się tak właśnie, tak, że właśnie wiesz, no Dolny Śląsk jest o skałach, o górach, o uzdrowiskach, że pod Hale, masz o górach, wiesz, o jakichś takich góralach i tak dalej. Warmię masz o jakieś, nie wiem, zieleni, konie. Wiesz, wszystko jest o czymś innym. Pod Roztoczem masz jeszcze o czymś innym i jakby to wszystko jest inne. Podlasie to już w ogóle inna bajka, inna historia. Wiesz, jakby totalnie, nie? I nawet jeżeli chodzi o florę i faunę, wiesz, to totalnie różnorodność. No, też ilość parków narodowych. To, tak, jakby wow, nie? I to wszystko ma inne rzeczy tam są. To nie jest tak, że... Więc no to można by było pocisnąć, no ale... No ale to wszystko zależy bardzo, no bo to nie wszystko jest na przykład Sandomierz, no ja lubię, no bo blisko tam mieszkałam, wychowywałam się blisko i fajnie, na przykład, no tam na przykład nie ma gdzie się przespać na przykład, wiesz, no o to często też w Polsce chodzi, że one są piękne te miejsca, ale to jeszcze jest trochę za mało czasami. Nam trochę brakuje w takim razie takiej infrastruktury, żeby utrakcyjnić te miejsca. No, tak. Jak, nie wiem, właśnie jedziesz do wspomnianej wcześniej Toskanii i tam teraz byłam w Alzacji przez chwilę, dosłownie jeden dzień sobie pojeździłam po okolicach. Tam wszystko jest tak zaprojektowane, żeby osoba, która jedzie samochodem, dokładnie wiedziała, że tu skręcasz do super winnicy, a tutaj skręcasz, żeby zobaczyć przepiękny jakiś targ czy jarmark. Tu masz stare miasteczko, do którego zjeżdżasz, bo oni wiedzą właśnie, jak cię pokierować, żebyś miał jak najlepsze doświadczenie z bycia w tym miejscu i myślę, że u nas też może przyjdzie taki czas, że nie będziemy musieli robić wielkiego researchu my, żeby wynajdować te miejsca, tylko intuicyjnie będzie można to wszystko, tego wszystkiego doświadczyć z taką łatwością, że to będzie takie bardziej przystępne. Absolutnie. Znaczy w ogóle, wiesz co, mam wrażenie czasem, że w Polsce jakby nie doceniamy tego, jaki biznes jest w turystyce. No wiesz, na przykład ta Alzacja dlatego tak wygląda, bo po prostu no, to jest olbrzymi zaszczyt gospodarki. Tak. To jest jakby no, część gospodarki. U nas no, jakby na przykład teoretycznie, no na przykład część tych rolników, i którym już po prostu nie przynosi to plonów, dochodów, to jest bardzo też ciężka praca, no to się po prostu zamieniało z czasem właśnie w turystykę, bo to jest po prostu lepszy pieniądz, to się bardziej opłacało i turystyka to jest olbrzymie pieniądze. Ja mam wrażenie, jakby to w Polsce jeszcze była wiedza tajemna jakaś, że no jakbyśmy na to... Tak, bo jeszcze ta turystyka to nie była gałąź gospodarki aż taka żywa i mi się wydaje, że tutaj jest problem, że po prostu jakby nie istniało to jeszcze do końca aż tak, że są te perełki, są właśnie te regiony, gdzie to jest właśnie taki potencjał, tak jak ta Warmia i tak dalej, ale jeszcze niektóre regiony nie, ale no. Tak, ale w ogóle mi się wydaje, że bardzo dużo fajnych rzeczy w Polsce działa oddolnie, tak? Typu właśnie my się zorientujemy, że jest potencjał, więc jedziemy do tego miejsca, żeby powiedzieć tym ludziom, że tu jest fajnie, słuchajcie, róbcie te warsztaty, bla, bla, bla. Mówię mega skrótowo, ale chodzi mi o to, że fajnie by było, żeby właśnie wątek polityczny, żeby właśnie oczywiście władza dostrzegała to i mówiła, zobaczcie, możecie wykorzystać jakiś budżet po to, żeby uatrakcyjnić swój region, a jednak u nas wszystko wychodzi nadal od obywatela. Tak. I fajnie było, żeby jakaś wyższa siła to pchnęła, choć oczywiście są różne cudowne unijne. Żeby może przestać dotować na przykład mięso, a zacząć dotować takie rzeczy. No przetwory. No, tak. Znaczy, no zdecydowanie tak. Tak. Jeszcze ja dorzucę od siebie 3 grosze w kontekście zwiedzania miast. Ja to robię na całym świecie, ale ty to wiesz, bo mnie znasz, że ja sobie wynajduję kawiarnię speciality. Super. I wtedy, no nie powiem, że jest gwarancja, nie mogę to odpowiadać. Ale to jest świetny tip
gdzie nie znamy miasta, to akurat, no właśnie, najlepiej powiem, nie wiem, Madryt, Paryż, ale tak samo jest w Polsce. Idziesz do Gdyni, wpisujesz sobie kawiarnia speciality i nagle trafiasz do tłoku i tam masz świetne pieczywo, świetne kanapki, świetne wypieki, pyszne ciasta, fajnych ludzi. Plus wiesz, co jest jeszcze super tipem, jest w ogóle klony, ale tam jest w ogóle super to, że jak znajdziesz taką kawiarnię, to wiesz, co też jest super, zapytaj, że one zazwyczaj oczywiście, ale one też zazwyczaj są w fajnych dzielnicach, tak, na fajnych ulicach, więc na przykład Florencja, czy coś, dalej tak zwiedzałam, tylko we Florencji ze trzy takie kawiarnie są, bo oni, wiesz, no Włosi, kawa, tak, gdzie. Tak, tak. Więc Hiszpania jakby... i Włochy mają w kawie, tak, mają z kawą inny związek. Więc tam jest tak, że na przykład okazuje się, że to jest ta najfajniejsza dzielnica, że tam są, tak, najfajniejsze rzeczy. Tak. W ogóle to jest super tip. Kawa speciality, zwiedzanie tym tipem, to jest w ogóle rewelacyjny dzięki, tip. Dzięki. I też oni mają często dobre śniadania, tak, tak z mojego doświadczenia. Tak samo hotele kreatywne, ale to wiadomo, trzeba bardziej się znać, ale to no tak samo. To jak wokół hotelów fajnych, to też zazwyczaj to jest ta fajna dzielnica. Ja też mam taki fajny tip, że można też szukać fajnych dzielnic i fajnych takich okolic po wyszukiwarkach na przykład na Airbnb. Na Airbnb często są takie gajdy, żeby lokalsi tworzą takie gajdy. Tak. I to też jest super tip, że właśnie wiesz, ale to już nie po Polsce, to bardziej po zagraniczne tipy, że w ogóle takie smaczki, jak robić takie, jak zwiedzać miasta kreatywnie, wiesz, jakieś inne. Ale nie? Myślę, że to też u nas się pewnie będzie rozwijało, no bo myślę, skoro to tak już jest, wiesz, tak, myślę, to się nazywa tak chyba Airbnb Experience, coś takiego, tak? Nie? Że możesz właśnie wykupić sobie taki przykład, że ktoś cię oprowadzi, że ktoś ci pokaże coś fajnego. A, takie rzeczy, tak. A ja mówię o czymś takim, że wiesz co, też Airbnb ma takie coś, że na przykład oni też tworzą przewodniki, że możesz mapki tam sobie takie sprawdzać, że możemy poszukać po Paryżu, że na przykład, wiesz, tam są takie mapki, że na przykład ktoś, kto ma mieszkanie na Le Marais jakieś piękne, to na przykład zrobił mapkę dla swoich gości super na jego, według niego, najfajniejszych miejsc i sobie można to wejść też oddolnie na Airbnb do tego, no, a to experience też polecam. Ja tak w ogóle Kosterkę zwiedzałam, super sprawa. Słuchaj, nasz czas powoli dobiega końca, więc chciałabym zapytać, czy jest teraz, kiedy zwieńczamy, jeszcze jakieś miasteczko, kraina, dolina, która czujesz, że mogłaby być wspomniana, czy masz wrażenie, że już pięknie przez te tematy prześlizgnęłyśmy się? Nie, no myślę, że fajnie. Myślę, że bardzo fajnie. Myślę, że wszystko powiedziałyśmy. Nie powiedziałyśmy do końca o Warszawie. A! No, wiesz, tak nie powiedziałyśmy o Warszawie w sumie. A to na koniec może taki... Tak, a może Warszawa. Jaki mód ma Warszawa dla ciebie? No Warszawa chyba jest o nowych miejscach, o nowych inspiracjach, o takich, wiesz, Warszawa też jest taka trudna do zwiedzania tak naprawdę, bo ona jest taka rozwlekła i trzeba wiedzieć co i tak naprawdę trzeba sobie nadać taki sens. Ja bym chyba Warszawę kulinarnie polecała zwiedzać. Ja bym wszystko polecała. No tak, to wiemy, dlatego właśnie... We dwie tutaj. Wiemy, ale nie, no Warszawę właśnie bym chyba ludzi wysłała do tych wszystkich nowych miejsc, wiesz, do Stora, do Bibendy, do Peaches, Gastro Girls, wiesz, no nawet ty teraz zrobiłaś ten materiał. Tak, to jesteśmy... polecam. Tak, do pracowni Panna na różne deserki. Tak. I do Warsa i Sawy na brunch. I to, co wymieniłaś oczywiście też. Nie no, Warszawa, nie, uważam, Warszawa stoi gastro. Warszawa jest rzeczywiście też moim zdaniem trudna do zwiedzania i ja dopóki się do niej nie przeprowadziłam, to nie uważam, że ona jest w ogóle jakaś specjalnie piękna. No. A teraz uważam, że jest super, tylko jest bardzo różna, nie? Tak. Więc co okolica, to zupełnie inny vibe. I jeżeli idziesz na Nowy Świat i na Starówkę, to nie znasz prawdziwej Warszawy. Myślę, że warto jest... Chmielna, koszmar. O. I Warszawa się też bardzo zmienia. I właśnie to jest też fajne w Warszawie, że warto być na bieżąco. Bo Warszawa na przykład co 2 lata to jest inne miasto. Na zasadzie nie chodzi o to, że tylko inne miasta są modne, inne okolice są modne i tak dalej. A właśnie w Warszawie fajnie być w danym czasie w tych miejscach, które są gorące, że tak powiem, bo wtedy to tam się wszystko dzieje. I jakby pyszna kawa, w ogóle pyszna, Warszawa jest pyszna, naprawdę tak mam często nawet, że podróżuję, wiesz, gdzieś, wracam i myślę, o to bym zjadł, wiesz, ramen na przykład, ten vegan ramen, ramen, czy te wszystkie nasze ukochane miejsca, to jest tak, że one są naprawdę, no top, absolutne, więc... No to miło, że na koniec taki złożyłyśmy taki mały hołd Warszawie. Troszeczkę. Warszawa, jesteś spoko. Jesteś spoko, Warszawo. Nie no, Kasiu, dziękuję ci za tą rozmowę. Zleciało mi jak strasznie szybko, nie wiem, jak my to, zrobiłyśmy, więc było mi cudownie gościć cię w Paryżu i mam nadzieję, że jeszcze wiele takich wspaniałych rozmów przed nami. Ja trzymam kciuki za nowy numer i za każdy kolejny i inspiruj nas dalej, bo robisz to świetnie i opowiadasz o tym po prostu niczym, tworząc poezję. Och, dziękuję ci bardzo, było super pytania, naprawdę. Ale dziękuję bardzo, i zupełnie staram inaczej się do tego podeszłaś. Cudowne to no było. Miło mi, a w ogóle jeżeli brakowało wam wizuali, dlatego że my tutaj miałyśmy oczywiście prezentację, to oczywiście lećcie po Woga i do Kasi na bloga. Lećcie po Woga, Kasi na bloga i do Kasi na Instagrama. Jest pięknie, pysznie, inspirująco. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy. Au revoir.
Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i na YouTubie. Dodam, że każdego miesiąca wspieram swoją działalnością inną akcję charytatywną poprzez przekazywanie 10% zysków z mojego sklepu internetowego innej fundacji i w lipcu jest to fundacja Dobra Porażka. Jeśli ciekawi Was, co znajduje się w moim sklepie internetowym, to zapraszam na karolinasobańska.com/sklep. Dostaniecie tam przeróżne e-booki mojego autorstwa poświęcone jedzeniu, zdrowemu trybowi życia i samorozwojowi. Nigdy chyba nie odmieniałam w ten sposób tych trzech słów razem. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się niebawem. Cześć!